Jest 23 kwietnia 1943 roku, godzina 5:35, Dworzec Główny we Wrocławiu. Bernard Drzyzga, dowódca elitarnego oddziału AK o nazwie Zagralin, obserwuje swoich podwładnych, Jura i Halinę, podkładających bombę na peronie numer 3. Po chwili oboje przechodzą na sąsiedni peron i odjeżdżają pociągiem do brzegu. Są bezpieczni. Wszystko przebiega zgodnie z precyzyjnym planem. Za moment na wrocławski dworzec główny wjedzie pociąg z żołnierzami Wehrmachtu wracającymi z frontu na urlop. Bernard Drzyzga, pseudonim Jarosław, spokojnym krokiem rusza w stronę wyjścia. Jest już na zewnątrz, gdy o godzinie 5:41 dworcem wstrząsa potężna eksplozja. Wściekłość Niemców wynikała z ich bezradności. Nie wiedząc, kto stoi za zamachem, nie mogli dokonać zemsty, jak na terenie Generalnej Guberni, gdzie sabotaż karano masowymi egzekucjami. Hitler kazał Himmlerowi zająć się tą sprawą osobiście. I teraz najważniejsze. Niemcy nigdy nie zdołali złapać żadnego z członków Zagralinu. Odznaczony krzyżem Virtuti Militari, dowódca oddziału, Ślązak z polskiego domu, Bernard Drzyzga, zdołał przeniknąć na zachód.